Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie wyjątkowo inny format, będzie o historii fabryki samochodów małolitrażowych. Zapraszam na film. Fabryka WSM Polmo to skrót od wytwórni sprzętu mechanicznego założonej w 1948 roku, natomiast w 1972 rozpoczęto montaż Syreny 104, znaną już od roku 1966. Pierwsze samochody produkowane w Bielsku Białej miały na masce charakterystyczny znaczek WSM. Już po kilku miesiącach od rozpoczęcia montażu 104 rozpoczęto produkcję modelu 105. Słowo produkcja jest kluczowe, dlatego że model 104 był tam tylko montowany. 105 wyróżniała się drzwiami otwieranymi już normalnie pod wiatr, inaczej niż w modelach od roku 1957. Dodano dwa odblaski z tyłu oraz zmieniono emblemat na FSM, czyli fabrykę samochodów małolitrażowych. Warto dodać, że pierwsze 105 miały jeszcze stare logo WSM. Opracowano również liczne prototypy, takie jak Syrenę 104 Bosto, Syrenę Bosto Furgon. W Imocie opracowano również Syrenę R20. W 1973 roku podjęto próbę zmodernizowania tablicy rozdzielczej Syreny 105 Furgon. Niestety projekt był za drogi w realizacji i nie wszedł do seryjnej produkcji. W 1973 roku podjęto decyzję o produkcji samochodu popularnego. Zdecydowano się na wybór licencji. Rozmyślano o takich samochodach jak Citroen Dayane, Toyota Corolla, Renault 4, Renault 5, NSU 1000C, Volkswagen Beetle oraz Fiat 126. Brano pod uwagę też Fiata 127, lecz zakup licencji okazał się zbyt drogi i skończyło się na montażu samochodu w systemie. Tym montowano polskie opony 100 mil oraz akumulator centra i logo polski Fiat i z tyłu na klapie napis 127P. Taki samochód sprzedawano pod nazwą polski Fiat 127P. 6 czerwca 1973 roku rozpoczęto seryjną produkcję polskiego Fiata 126P. Od włoskiego Fiata 126 różnił się niewiele, natomiast pomarańczowe klosze kierunkowskazów, a nie białe, jak to we włoskim. Podobne rozwiązanie możemy zauważyć we włoskim Fiacie 125. W tym mikrosamochodzie był silnik o pojemności 600 cm sześciennych o mocy całych 23 koni. Rok po zaprezentowaniu malucha zrobiono jego pierwszy prototyp, mianowicie bąbla. Charakteryzował się on dużą zabudową z tyłu, wykonaną z tworzywa sztucznego. Były dwie wersje bąbla, towarowa oraz towarowo-osobowa. Niestety bąbel pozostał tylko prototypem. W drugiej połowie lat 80. powstał też bąbel w wersji FL. W 1975 roku uruchomiono fabrykę w Tychach, dzięki temu można było wyprodukować dużo więcej podzespołów i pojazdów. W tym samym roku powstał prototyp Long, wydłużony o 10 cm. W latach 76-79 opracowano polskiego Fiata 126P Kombi. Wykonano kilka prototypów.
niestety do dziś zachował się tylko jeden egzemplarz widoczny na zdjęciu, to egzemplarz z roku 76 na starych kołach w Cytrynkach. Fiata 126P również eksportowano. Widoczny na zdjęciu to egzemplarz przeznaczony na rynek niemiecki. Różni się od zwykłego malucha między innymi nakładkami na zderzak. Nie miało to na celu ładnie wyglądać, tylko taki był wymóg. Zamiast emblematu licencja Fiat było logo FSM. Z przodu było próżno szukać napisu polski Fiat, był po prostu napis Fiat, tak jak we włoskich maluchach. W 1985 roku do gamy dołączyła wersja FL. Model posiadał zderzaki z tworzywa zwane P4, nowe kołpaki lub dekielki w zależności od wersji wyposażenia. Emblemat przeszedł na lewą stronę, dodatkowo nowy wlot powietrza. We wnętrzu pojazdu również dużo się zmieniło. Największą zmianą był tak zwany duży licznik, inna wykładzina oraz konsola środkowa deski rozdzielczej. Do gamy również weszły nowe wzory tapicerek. W 1987 roku do produkcji wszedł BIS. Między innymi zmieniono przednie podszybie, dodatkowo nowy wlot powietrza z tyłu, który później dodano do FL-a. Z tyłu jest najwięcej zmian, nowe lampy, nowa klapa oraz listewka pod tylnym zderzakiem. Motor miał pojemność 700 cm3 i był chłodzony cieczą. W 1991 roku rozpoczęto produkcję ostatniego samochodu w FSM. Był to Fiat Cinquecento. Różnił się od tych późniejszych na przykład brakiem klapki wlewu paliwa, dużym znaczkiem z przodu, szyby były produkcji Kunice Bespo, z tyłu było logo FSM, a nie Fiat, we wnętrzu była czarna deska rozdzielcza, a nie popielata, silnik był taki jak w samochodzie Fiat 126 bis. To tyle już w tym odcinku. Słuchajcie, będzie druga część, bo ten odcinek był o samochodach FSM, a jak wiadomo w 1992 roku zmieniono nazwę na Fiat Auto Poland i to tak jakby już była troszkę inna fabryka, więc będzie druga część tego odcinka. Do usłyszenia, cześć!